No zdarzy się, zdarza. Tym bardziej, że dzisiaj taka transmisja niezaplanowana. W sumie zbyt szybko. W sumie mamy jeszcze minutę, to mogę zaprezentować składzik. Wagon łączony pierwszy klasa z drugą. Dwa wagony przedziałowe drugiej klasy. I reszta wagonów bezprzedziałowych, również z drugiej klasy. Łącznie wagonów jest 8. Raz lokomotywą najęta 9 pojazdów. Mi się podoba w tej maszynie ten dym z kamienowca wymocny. Bardzo fajnie to wygląda. Gdzie ja pracuję, panie Karol? Na YouTubie. Nie, no jeszcze nie pracuję. Jeszcze trochę na tym zostało, na nauki, nie? Na czasów pracy, niestety. No, ale też to myślę o pilocie samolotu, nie? Wydaje się być to bardzo przyjemna praca, jeśli chodzi, no i też trochę z pasji do lotnictwa. A pan, panie Kari, to pewnie gdzieś tam na lokomotywa śmiga. Zapewne. Czy też tylko tak jest zainteresowana? No i mamy wyjazd podany. Tym razem zobaczymy to z takiego widoku, nie? O, silniki się rozkręcają. Ładnie, płynnie ruszamy. Nadajemy trochę mocy. No ładno, ładno, specjalnie dla pana, panie Kari, pokazałem. Żeby pan nie powiedział, że na dzisiejszym odcinku nie było SH-45. Więc na pana prośbę pokazałem i zaprezentowałem chociaż. Nie, no ale jestem pod wrażeniem, że na mojej transmisji na żywo są równolegle dwie osoby aż. Rzadko to się zdarza, jeszcze przez tak długi czas. A jeszcze od momentu, kiedy zacząłem, kiedy otworzyłem kanał, już nagrałem 700 ileś odcinków. To tak właściwie stałej liczby widzów nie miałem nigdy. Dlatego też Najwątłe nazywałem się Najwątła. Bo zawsze uważałem, że wszystkich ja tutaj zanudzam na tej transmisji na żywo i po prostu nikt tego nie ogląda, bo jest to zbyt nudne. No i tak to pozostałe. Spedytor, jak pan nie wypali, no. To już od pana zależy decyzja, no ja tutaj nie mam za bardzo nic do powiedzenia. Czubak. Osobiście, jak już tam przed do PKP, no ale... Fajny najwyż taki, no dla kogoś, kto się interesuje koleją, to jest fajne, ale szczerze mówiąc, mało jest takich ludzi.
bardziej ciężko jest rozwinąć taki kanał, nie? Typowo na kolei, na lotnictwie, na symulatorach, bardzo ciężko. Szczerze mówię, jestem tu już od 2016 roku, a szybciej jeszcze miałem jeden kanał w 2015. No i coś to jakoś leci, no i jak się rozwijałem? No 200 subskrypcji, nie? Tyle co mi było z rozwijania się. Czubak. Autobusy to okazja 22-letnim Mercedesem. I by się panu chciało dręczyć z tym 22-letnim Mercedesem? Przecież to tyle roboty przy tym. Ciężko działające skrzynia biegów, pewnie jeszcze bez wspomagania jest. Na takie nowości hybrydy w PKP to już jest coś. Czas do zastanowienia się. No widzi pan, no... Ja to już... W sumie tak myślę o tym lotnictwie już od paru lat, nie? Ale wszystko zależy tak właściwie od badań lekarskich. Ale kiedy pójdę na badania lekarskie? No jak już dam matury, nie? I będę mógł się zgłaszać do szkoły lotniczej, bo to inaczej nie ma sensu. No właśnie tak to jest. Nagrać film, udostępnić na grupie na Facebooku i tylko 10 wyświetleń. No jeszcze zależy na jakiej grupie panie Kary pan to udostępni. O, a co to było? Uhuhu. Dziwne rzeczy się dzieją, dziwne rzeczy. Całe szczęście już jutro będę miał dodatkową pamięć RAM-u na przykład. Więc może trochę rozgrywka się usprawnić. Witam bardzo serdecznie panie Jakubie z Iniga. Witam serdecznie na tym kanale. Miło mi, że pana mogę tu gościć na tym skromnym live-onle. I wszyscy z YouTube'a siedzą. Jakby to dla informacji wszystkich. Jest to multi-stream zarówno jak i na Twitchu się on odbywa, jak i na YouTubie, więc... Można i z jednej i z drugiej platformy jak to wani uczestniczyć. W transmisji. No, starsze Mercedesy na pewno się nie psują. Niż te nowe. No, z powodu temu, że były solidnie robione, nie? No, teraz te wszystkie nowe. To tak kiepsko. Panie Jakubie, sceneria całkowo... Całkowo V2. Pospieszny Wiliś B. Jest napisane w tytule transmisji. Powinno być napisane, chyba że coś platforma do multi-streamingu popsuła. Ale raczej jest. To ujęte. Jaka będzie lokomotywa na następny z maszyny? No kiepsko to szczerze mówiąc ująć. Jaka będzie? W sumie może i będzie ankieta. Może i będzie ankieta co do tego, bo sam szczerze mówiąc nie wiem jeszcze teraz. Jaka będzie, no bo to tak wybieram na bieżąco na scenerię, no bo ogólnie czekam na nową wersję maszyny. Aż wyjdzie, bo podobno ma być sceneria linia 053 wrzosy. Długo wyczekiwana przeze mnie.
Ma być też dużo torów i przede wszystkim elektrycznej trakcji. Fajnie, jak nie ma modów, jako modów do maszyny są na przykład takie sceneria całkowo V, chyba na przykład. Jest to bezpłatna sceneria, która można pobrać i zainstalować, oraz tam jakieś nieoficjalne dodatki do maszyny też są. Ale typu malowania na przykład. O impulsa lub szynobusa można się postarać. Impulsem dawno nie jechałem, czemu by się nie przejechać na przykład na takiej scenerii jak Drawinowa. Tam się idealnie impuls sprawdzi. Trasa do 160 była w pełni zelektryfikowana. Można się przejechać, czemu nie. W ogóle jestem opóźniony o minutę, nie wiem czemu, albo stamtąd wyjechałem z opóźnieniem. I której lokomotywy, panie Jakubie? Bo do poradnik do SU-45 jest. Na moim kanale polecam zobaczyć, no oczywiście do BR-285 nie ma. Z tym się mogę zgodzić. Pewnie chodzi panu o te monitory, nie? Na EP09 to ma pan poradnik odnośnie uruchamiania na przykład EP07 na moim kanale. EP09 uruchamia się praktycznie. Identycznie jak tam jest mówione. No to EP09, no mogę jeszcze poradnik jakiś tam wrzucić kiedyś. Zobaczymy. No EP09 to każdy elektrowóz. Więc z mojego poradnika do EP07 już pan powinien, panie Jakubie, wywnioskować. Ewentualnie może na koniec transmisji uda mi się to zaprezentować, jak uruchomić EP09. To nie wiem, nigdy szczerze mówiąc nie miałem takich problemów. Pozwólcie, drodzy państwo, że ja sobie nawodnię trochę gardło, bo jednak od tego gadania to czasami zasycha. Czubak. Czy jest wszystko włączone? W Onsie 2 gra pan z 2 lata. O Jezu, tak mało? Ja to w Onsie 2 to... już chyba z 4 może. Nie, w Onsie 2 gram polecam zobaczyć, jak wujek Bohun rzucił drugi odcinek. W Onsie 2 to tak właściwie od tych momentów. Jakoś. Jak jakoś mnie chwyciło do tego, żeby kupić OMS i zacząć wygrać. W OMS już mam chyba z ponad 500 godzin, co na pewno. No właśnie, nadmiarowy, no. To może być przyczyną. Jak się załącza baterię od zera, to nadmiarowy jest ten.
się nie pojedzie, trzeba tam wcisnąć taki klawisz na pulpicie. Godzin? Młody, nie, to ja nie mam aż takiego zawzięcia do tej gry, a to z pewnych powodów, no, że ta gra mnie nie lubi. Są odcinki u mnie na kanale Sansi. I każdy może to doskonale zobaczyć. Niech to ja się zawsze z tą grą męczę. Albo to autobus nie postanawia sobie skakać. To jest bardzo dziwnym zjawiskiem, bo jak już zacznie, to już nie chcę przestać. No i to jest zazwyczaj jak nagrywam, no nie wiem, że jak sobie zagram po swojemu, to tak nie ma, no. No i tutaj, no to trzeba mieć czas na to, no i ja to zazwyczaj, no zamiast siedzieć i symulatorów korzystać. No właśnie. Ja zamiast siedzieć i symulatorów korzystać, to ja sobie wolę gdzieś wyjść, nie? A nie cały czas przed tym komputerem na symulator. Panie Jakubie, a jak zrobić, żeby FOMC było 60 FPS? Albo nie wiem, mieć komputer z NASA. Albo nie wiem jak to, no. Ja już samemu gram mam 30, jak robię transmisję jest, nie wiem, 20. Czy 15. Na niemieckich mapach, no ja też przecież ostatnio odcinki z Amcji 2 też są na niemieckich mapach, nie? Lemmental, nie? No, na Lemmental są dwa poprzednie odcinki. Co ja sądzę? Co ja sądzę o... Trzy monitory nie świadczą o tych... O mocy komputera, ja mam dwa monitory i telewizor, no to też tak jakbym miał trzy, nie? Czubak. No ale hej, no też grałem. W sumie tam było trochę więcej klatek niż ten. Wszystko zależy od wymagań mapy już. Konkretnych. Może po polsku? Ewentualnie po angielsku? To przeczytam. Nie potrafię się doczytać. No tak właściwie, co ja sądzę o The Last? Może tyle powiedzieć, nigdy nie grałem. Chyba jakiś gameplay gdzieś tam, nie wiem, wujek Bohu to nagrywał, nie wiem, gdzieś widziałem. Albo u Fansima, albo u wujka Bohu na gameplay. Z The Last. Ale tak ogólnie to nie grałem i ciężko mi jest to stwierdzić, co ja mogę sądzić o grze, no, w którą fizycznie na nie mam okazję zagrać. Jak to się pisze, to ja nie umiem. Na następnej stacji przepustnicy na maczce, żeby było czarno, ale co ma być czarne? Mniej więcej masz nieładny krajobraz, no chociaż do tych drzew na przykład ma się dużo do zarzucenia. Szczerze mówiąc, mogłyby trochę lepiej wyglądać. Mam nadzieję, że w najnowszym symulatorze, na który jest cel donate'ów podany, będą ładniejsze drzewa.
Serio wychodzi Anaheim V4, a to nie, nie słyszałem w sumie. Jestem trochę do tyłu. Z tego wynika, nie słyszałem o tym, ale jak wyjdzie, jestem ciekaw, z chęcią przetestuję. Z chęcią przetestuję. Jaką ja wolę markę autobusu, panie Michu? No, markę autobusu, Solaris albo Volvo. Osobiście sercem jestem do Solarisów, a Volvo akurat dużo wyjeździł u mnie w mieście. W wersji hybrydowej, elektrycznej, hybrydowej i elektrycznej. Dlatego no, Volvo, no jako Volvo, jestem za Solarisem po prostu, no lubię Solarisy. Ja cieszę, panie Jakubie, że znasz pan bardzo dobrze niemiecki. No ja niestety moje niemieckie odpada, nie? W szkole tylko, żeby zdać. Ewentualnie na angielski, no bo to na rozwijstwo jest potrzebny język angielski, nie? No się szkole, a z niemieckim na nic potrzebne. I czy w tym nowym symulatorze będą pojazdy dwutrakcyjne? Bardzo możliwe. Ponieważ jest to nowy symulator i płatny na dodatek, więc wydaje mi się, że będą pojazdy dwutrakcyjne. I że oni będą do tego dążyć, żeby było tam jak najwięcej różnych elementów. Czuba. Ale wiem, przewyższym wszystko. No, w sumie. W takim razie przerzucę się na Alheim. Będę grał na Alheim. Jak naprawdę będzie taki dobry. No ja lubię FOMSI, bardzo dopracowane mapy. Takie ładne. Tylko, że jeszcze mój komputer chciał je uciągnąć. No nie ukrywam, słaby nie jest. Specyfikacja jest gdzieś na mojej stronie. konradowicz.ucos.pl. Gdzieś tam powinno być napisane. Ale no. Nvidia GeForce GTX 1060 i tam procesor i piąteczka 6000 ileś. No już sobie ciepło dają radę, nie? Teraz sobie dokupiłem, żeby mieć 16 giga RAM-u, nie? Nie 8. Więc też może wszystko będzie lepiej i płynniej działać. Grafitowe ściany, mosty, dworce, no. Ciekawie się zapowiada w takim razie. A kiedy mają tę mapę wydać tego Anteima? Mercedesy drugi. Faceliftami, też znam facelifty. No, Solaris 1875? To są takie? To nie były 18 same? Czubak. Przypadkiem? No ja to jak Fancy, no to różnie. To Fancy tymi Volvo hybrydowymi. Albo hybrydowymi też i czasami jeszcze. Czym tam? Van Holami jeszcze. No różnie, różnie naprawdę. Nie ma reguły. Alheim V4 nie wiadomo czekać. No dobrze. Więc to no niestety żyjmy w niepewności i czekaj. Tak jak na nową wersję Kerbal Space Program. Dwójkę. Też nic, tylko czekać.
Czubak. Ej, czego będę? Czego? Tego nowego symulatora? Klej? No i semafor na S1. A i nic, tylko wstać i czekać na wjazd. Numer komorowy 2200, linii Solaris 18 m i 70 cm. Panie, stój pan. Gdzie pan jedzie? Zaczął się cofać skład, no. A nie Jakubie, ale Niemiec dostał tą wersję tego nowego symulatora kolei, rozumiem. Najmniej mam taką nadzieję, bo tutaj na ten nowy symulator, no. Czekam. Nie da się ukryć, a tutaj w ogóle ten semafor kiedyś podawał na S1, czy to znaczy na S2, czy na co? Tak będziemy stali, bo coś się popsuło. Ten ma 18.20 odjazd, a już mu świecą. A ja mam przyjechać też tak samo i jeszcze mi czerwony świecą, super. A Alfheim V4 wybecie jako jedyny. No cóż, tu się może cieszyć. No cóż, no nam nic nie pozostaje, jak tylko czekać na tą mapę. Tak samo jak i teraz, aż ten Su-46 postanowi ruszyć. Wszystko dostaje, bo jedzie S40. Ja dziś nie wiem. Albo ma dobre znajomości, nie co. W sumie wszystko możliwe. Dobrze, pojechał, udało się. O, a co tu się wydarzyło? No, się dziwić, jak ma tysięczny odcinek, 10-godzinny sankcji, to potem się dziwi, że wszystko dostaje. Wszyscy go znają, no widocznie nie jest. Nie siedzę na tak granicznym YouTube. Dobra, to ten skład wyjeżdża. Jeszcze cały czas mamy to S1, coś tu jest nie tak.
Najsamniej, że coś jest nie tak z tym. Tu pokazuję ostatnie subskrypcje. O, Impero działa prawidłowo. O, i mamy aż wjazd podany, super. To co, miałem przepustnicę do Inamarsa? Dobrze, niech ci będzie. Masz Mars, nie? Moja ulubiona lokomotywa pelikana 21. No, husarz jest bardzo fajny, no ja lubię te szybkie lokomotywy dużych prędkości. Osobiście. Jako iż no lubię szybkie pociągi po prostu. Pociąg ma być szybki. I ładnie wyglądać. I być, no, jakąś tam klasę sobą reprezentować. To też jest ważne. Cztery minuty do pięciu przez błąd dyżurnego. Który najpierw tam ten pociąg postanowił wypuścić, a potem dopiero nas wpuszczać w peron. No. Więc super. Cieszę się z tego faktu. Z tego opóźnienia, no. Przede wszystkim. Każdą niedzielę kręcić pociągi na stacji? No nie, to... Nie, u mnie w mieście by to nie przeszło, bo no, nie jeżdżą to nie wiadomo jakie pociągi u mnie, niestety. Jeszcze żeby to o jakieś pendoli, no tu jeździło czy coś. A tu zwykłe siódemki, tam regio jeżdżą.